6 lipca Ilona Wróblewska Czarnacka witam serdecznie zapraszam na dzień, w którym powiemy jest akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Bełchatów i czterem urzędnikom. Dziecko włożyło głowę pomiędzy szczebelki, interweniowali strażacy. Uciążliwe przejście przy Bełchatowskim targowisku. Uwaga na upały i inne zagrożenia, które niesie ze sobą lato. Wracamy do sprawy z 2016 roku dotyczącej zastrzeżeń mieszkańca co do wykonania inwestycji, a konkretnie budowy odcinka drogi w dobrze W tej sprawie zostało skierowane doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Postępowanie w sprawie wątpliwości co do wykonania drogi w Dobrzelowie prowadziła prokuratura w opocznie. Przypomnijmy, że mieszkańcy zarzucali m.in. to, że w dokumentacji wykazano, iż wybudowanych miało zostać 2200 m2 drogi z poboczami. Tymczasem takiej powierzchni na wykonanie tej inwestycji według mieszkańców nie było. Drogę wybudowano i to, co znalazło się na papierze, zdaniem zawiadamiających organy ścigania, nijak nie miało się do rzeczywistości. Po zbadaniu przez prokuraturę sprawy do Bełchatowskiego Sądu II Wydziału Karnego skierowany został akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Bełchatów i czterem urzędnikom oraz osobom zatrudnionym w spółce zależnej od gminy. Prokuratura zarzuca oskarżonym niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień oraz poświadczenie nieprawdy. W czwartek na Osiedlu Dolnośląskim w bloku 127 doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dziecka. Czteroletnie dziecko włożyło głowę pomiędzy szczebelki balustrady i nie mogło jej wyjąć. Wczoraj, byłchatowska Straż Pożarna została wezwana do nietypowego zdarzenia. Czteroletnie dziecko włożyło głowę pomiędzy szczebelki balkonowej barierki. Całą sytuację udało się szybko rozwiązać. Wystarczyło unieść dziecko, gdzie szczebelki były szerzej osadzone i głowa dziecka została uwolniona. Dziecko na szczęście nie ucierpiało w zdarzeniu, skończyło się na strachu. I tu apel do rodziców i opiekunów: jak pomysłowe potrafią być dzieci, nie trzeba mówić, ale niech ta sytuacja będzie przestrogą. Balustrada i metalowe tralki, balkon podobny jak w innych blokach. Sprawdźmy zatem uważnie, jak wygląda nasz balkon, bo może się okazać, że to niebezpieczne miejsce. Pożar na osiedlu Czaplinieckim w bloku numer 1. Najprawdopodobniej zwarcie w instalacji elektrycznej w okapie kuchennym było przyczyną tego zdarzenia. Ogień pojawił się w kuchni w mieszkaniu na pierwszym piętrze w czteropiętrowym bloku. Na miejscu interweniowali strażacy. Nikt na szczęście nie musiał być ewakuowany. Doszło do zapalenia mieszkania od pomieszczenia kuchni. I spaliła się tam szafki kuchenne prawdopodobnie. Z oględzin wynika, że to od, od instalacji okapu. Czyli to nastąpiło zwarcie elektryczne, a przecież okap był chyba wyłączony. No właśnie tego nie jesteśmy w stanie ustalić, czy był wyłączony, czy był włączony, ale na pewno to od instalacji okapu poszło. Osoby nie było, właśnie nikogo nie było w mieszkaniu. Pani wyszła gdzieś do, na miasto i sygnał dali mieszkańcy. Wstępnie straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych. Zelowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież metalowych elementów z nieczynnej szwalni. 25 i 31-letni mieszkańcy Zelowa wpadli na gorącym uczynku podczas demontażu urządzeń. Obaj noc spędzili w policyjnym areszcie. Za kradzież grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Wracamy do tematu przejścia dla pieszych przy targowisku miejskim. Po publikacji naszych materiałów na stronie HAT-ów zawrzało. Wielu internautów mówi wprost to przejście powinno być zlikwidowane. To przejście dla pieszych powoduje, że ulica Wojska Polskiego jest zakorkowana, przechodzące na targowisko i wracający z niego ludzie blokują ruch. Samochody muszą się zatrzymać po obu stronach, ponieważ jest to jeden ciąg pieszy. Nie ma tu wysepki rozdzielającej ruch. To powoduje, że samochody wyjeżdżające z ulicy Edwardów w stronę Ronda, zamiast jechać na zielonym świetle, stoją. Biorąc pod uwagę, że w okolicy targowiska jest przejście dla pieszych kierowane sygnalizacją świetlną, zlokalizowanie nieopodal drugiego, bez świateł, wydaje się być irracjonalne. Podkreśla internauci i proponują by je zlikwidować. Okres letniego rozluźnienia to czas, na który wszyscy czekamy z niecierpliwością. Wakacje mogą być wspaniałe pod warunkiem jednak, że zachowamy zdrowy rozsądek, ostrzega Sanepid. Jeśli lato, to i przyroda, która o tej porze roku urzeka kolorami, chętnie wypoczywamy na łonie natury i dobrze, byle tylko unikać zagrożeń, które niesie ze sobą to, co z naturą związane. Tak jak zwykle, uważamy na kleszcze, uważamy na to, żeby też nie chodzić na grzyby w nieodpowiednim obuwiu, nie zbierać owoców leśnych, których nie znamy, a jeżeli już je zbieramy, to też od razu nie jemy, bo mogą być zarażone mąblowcem czyli takim pasożytem, który później no, bardzo nieprzyjemnie skutkuje w tych naszych dolegliwościach zdrowotnych. Też żmije, więc musimy uważać na to, żeby nie ukąsiła nas żmija. Odpowiednie postępowanie, gdyby coś takiego się zdarzyło, oczywiście od razu interwencja tutaj z służb medycznych, z konsultacja z lekarzem. Więcej zaraz po teledniu. Blisko setka dzieci zakończyła dziś półkolonie organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu. Jak minął im ten czas, czego się nauczyli i co będą robić z pozostałą częścią wakacji? O to ich zapytaliśmy. Ogólnie to tutaj mogliśmy robić co chcemy. Na basenie i na hali, ale na sali gimnastycznej robiliśmy ćwi i było ich bardzo dużo i fajnie. Wczoraj byliśmy pod zraszaczami i tam się spryskowaliśmy. To no. było upalnie. No właśnie. Zamiast gimnastyki, bo teraz robią remont trójki, no i nie mamy też jak chodzić, No i tam już nie gramy, tylko chodzimy lub jemy. Był to bardzo intensywne, ale na szczęście jadę nad morze do Wilni. No dobrze, na basenie było bardzo fajnie, bo pierwszy raz byłam w płetwach. Jak pan pływał, to wszyscy musieli go gonić. No na sali gimnastycznej było bardzo fajnie. Zwłaszcza jak graliśmy z Bijaka. Na hali często grałam z panem waglindon, ale <grywa> jakoś wygrywałam. No i jeszcze na czwartych półkoloniach będę, bo się umówiłam z koleżanką na rewanż. Na początku jak byłam pierwszy raz, no to yy... No się spodobało. No i potem cały czas chodziliśmy, mieliśmy to cały czas przez dwa tygodnie. No i dzisiaj niestety jest ostat, ostatni dzień tego. Żal? Bardzo. Dlaczego? Bo bardzo fajnie było. No i, no, i faj, no i zawsze fajnie było na basenie, tutaj na hali, zawsze graliśmy w Barwingtonel lub graliśmy w Uno. No takie różne najciekawsze gry. I to jest nam bardzo żal tego, że, że, że kończymy. Graliśmy, byliśmy na basenie i na sali. Czyli co? To były takie intensywne dwa tygodnie na sportowo? Tak. Polecasz wszystkim? Tak. A co teraz w planach masz, jeśli chodzi o wakacje? Eee, nad morze jechać. Formuła, którą przyjęliśmy bodajże 5 lat temu, wprowadzając te zajęcia. Sprawdza się, ewoluuje i rozrosła się teraz do, takich, do takiej postaci, w której mamy w, każdorazowo w czasie wakacji pięć turnusów e, po brzegi wypełnionych właśnie dziećmi, które bardzo chętnie się ruszają i aktywnie spędzają czas na sportowo na naszych obiektach. Udział w pierwszym turnusie wcale nie wyklucza e, udziału, Kolejnych, pozostałych trzeba się tylko zapisać i dopełnić formalności. Natomiast e, bardzo się cieszymy, że te zajęcia z roku na rok cieszą się niesłabnącym powodzeniem. E, dzieci są e, bardzo ruchliwe, e, chętnie grają badmintona, tenisa, e, wszystko robią z piłeczką. E, no i bardzo dobrze pływają. I to, to nas cieszy szczególnie, że tak wszechstronnie można wykorzystać właśnie potencjał choćby naszych obiektów sportowych. Specjalną ofertę soboty wakacyjnej ma dla mieszkańców Miejskie Centrum Kultury. W najbliższą już od godziny 12 animatorzy zapraszają na Dzień Baniek Mydlanych. Będą różnorodne pokazy, które z pewnością ucieszą szczególnie tych najmłodszych. Od godziny 16 do 19 prowadzone będą również zajęcia plastyczne, a sobotę zakończy dyskoteka z DJ-em, która rozpocznie się o godzinie 22. To będzie jubileuszowa, bo 900 wycieczka rowerowa załogi zgrzyt. Wyruszy w niedzielę z placowolności o godzinie 10. Trasa liczyć będzie 50 km. Podczas wyprawy w miejscowości marszywiec w ramach jubileuszu zorganizowany zostanie grill i piknik country. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą dobry humor, 12 zł prowiant oraz talerzyki i sztućce, najlepiej nie plastikowe, tak by nie produkować zbędnych śmieci. Już niebawem rozpoczynają się 24. koncerty festiwalowe ZOLOF 2018. Tegoroczna edycja zainaugurowana zostanie w kościele parafialnym w Wygiełzowie. Koncert zaplanowano na 15 lipca. Wystąpią Georgii Agatina, fletnia Pana Cymbały, mezosopranistka Anna Zagdańska oraz Robert Grudzień, organe pianino. Początek o godzinie 16. Wstęp wolny. To będzie jedyny w ramach przygotowań do rundy jesiennej domowy mecz sparingowy pierwszej drużyny PG GKS-u Bełchatów. W sobotę brunatni zmierzą się z Lechią Tomaszów-Mazowiecki, która do ostatniej kolejki walczyła o awans do drugiej ligi. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku numer dwa Miejskiego Centrum Sportu. Początek o godzinie 11. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.